Współczesna biżuteria ma różne oblicza, projektanci korzystają z niespotykanych dotąd technik, sięgając po plastik, papier, a nawet ziarna kawy czy też monety. Najnowsze trendy w sztuce biżuterskiej można zobaczyć w Legnicy, gdzie odbywa się właśnie Międzynarodowy Festiwal Srebra. Prace na tegoroczną edycję festiwalu napłynęły z całego świata, od Kolumbii poprzez Salwador, Japonię, Argentynę i Europę. W sumie 500 eksponatów, każdy niepowtarzalny. Można Legnicę nazwać mekką biżuterii artystycznej, biżuterii awangardowej, różnie tutaj można to nazywać. W każdym razie wielu z tych, którzy zaczynali swoją przygodę z biżuterią jako artyści, designerzy, powiadam, jeszcze nawet wtedy nie było szkół, które by kształciły takich fachowców, projektantów, do dziś są z nami związani. Złotnictwo jest dziedziną sztuki użytkowej, ale obok przedmiotów praktycznych, tych, które nosimy na co dzień, są też takie, które można tylko oglądać. Choć, jak mówią sami autorzy, nie tylko. Tak jak w przypadku Karoliny Bik, zdobywczyni nagrody w kategorii debiut festiwalu. Jakiś czas spędziłam w Edynburgu, w Wielkiej Brytanii i chyba właśnie stąd się wziął ten pomysł, bo tam, nie wiem, z tego co wiem, to właśnie tam jest coś takiego jak minimum wage, czyli minimalna krajowa płaca. Porównałam to z Chinami, które przodują chyba w najniższej minimalnej płacy godzinowej. Powiązałam fakty i nagle druga nad ranem obudziłam się, jest pomysł, robimy, działamy. Naszą taką misją jest pokazanie, że sztuka złotnicza to nie jest typowa biżuteria, tak jak sobie wyobrażamy, że to będą wielkie targi, gdzie możemy kupować świecidełka. Sztuka złotnicza jest tak samo jak każda inna dziedzina sztuki, istnieje dla siebie. Oprócz nowoczesnej biżuterii warto zobaczyć niecodzienne aranżacje wystaw. Legnickie Srebro jest w tym momencie marką znaną i cenioną na całym świecie. No jesteśmy z tego dumni. Festiwalowe wystawy czynne będą do połowy czerwca. Wstęp na każdą z nich jest bezpłatny.